Niespodzianki nie było. Walcząca o czołowe miejsce Ekstraligi Iskra Warszawa wygrała z broniącą się przed Spadkiem Poznanią Poznań 62 do 14. Naszym celem dzisiaj na ten mecz było po prostu powalczyć o jak najlepszy rezultat. Myślę, że podjęliśmy rękawice. No i możemy spojrzeć bezwstydnie w lustro po tym meczu, bo każdy mi się wydaje walczył ze wszystkich sił. W pierwszej połowie osłabieni muszkieterowie dzielnie stawiali opór drużynie ze stolicy. Do przerwy na tablicy świetlnej mieliśmy wynik 21-7 dla gości. W drugiej części spotkania dały o sobie znać braki kadrowe. Kilku graczy zbiera siły na kluczowe mecze. Dzisiaj zawodnicy jeszcze kontuzowani nie grali. Szykują się na ten mecz. No, zrobią na pewno wszystko, będą pracować z fizjoterapeutą, żeby być gotowymi już na Arkę. Tak jak powiedziałeś, dwa bardzo ważne mecze przed nami. Pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej zawodników było do dyspozycji trenera. I w tych meczach musimy grać o wygraną, jeżeli chcemy się utrzymać w Ekstralidze. Celem Iskry Warszawa pozostaje rywalizacja o pierwszą czwórkę ligi. Nie będzie to jednak łatwe. Warszawianie muszą wygrać pozostałe mecze i liczyć na wpadki wyżej rozstawionych zespołów. Zawodnicy mają nad czym pracować. Najbardziej martwi nas to, że były takie przestoje, straciliśmy jakby koncentrację i nie wykorzystywaliśmy sytuacji, które powinniśmy wykorzystać, a także traciliśmy naszą strukturę gry. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. W przyszłym tygodniu poznaniacy zagrają na wyjeździe z Arką Gdynia, a w ostatnim meczu podejmą awentę Pogoń Siedlce. Daniel Żołkowski.